Mamy mówić. Hej. Witamy Was, kochani, bardzo serdecznie w ten cudowny dzień, jakim jest Wigilia Zesłania Ducha Świętego. I mam coś powiedzieć o sobie, więc ja jestem Justyna, jestem w wojsku już prawie 2 lata. Chodzę do pierwszego liceum na profil humanistyczny i będę właśnie dzisiaj razem z Anią i Karolinką wołać maksymalnie o Ducha Świętego. Hejka, to ja jestem Ania. W wojsku jestem od tamtych wakacji, czyli niedługo będzie rok. I razem z Justyną i Karoliną prowadzimy tego live'a. W ogóle to może takie mini świadectwo, tak od razu powiem. Bo dzisiaj tak totalnie nie miałam siły, może coś z ciśnieniem było albo za niskie, albo za wysokie, ale po prostu nie miałam na nic siły i po prostu dostałam propozycję tutaj poprowadzenia tego live'a i mega się ucieszyłam, ale jednak no tak byłam taka śpiąca i w pewnym momencie tak przysnęłam na 5 minut około. I coś mi się przyśniło, nie pamiętam co, ale dostałam takiego po prostu powera i takiej siły do działania i po prostu już zaczęłam się trochę uczyć i teraz już po prostu z pełnym zaangażowaniem chcę tutaj poprowadzić tego live'a. Chwała Panu. To ja właśnie też w sumie mam świadectwo i to z wczoraj, kiedy byłam na spotkaniu Wojska Gedeona. Powiem Wam szczerze, że nie mogłam tak od samego początku się skupić. Niby byłam na tym spotkaniu, ale myślałam, że byłam kompletnie gdzie indziej. I był moment adoracji, kiedy można było już podchodzić tak troszkę bliżej do Jezusa, do tego Najświętszego Sakramentu. Ja stwierdziłam, że w sumie podejdę, bo jakby tam, gdzie siedziałam, tak wtedy nie widziałam, bo siedziałam z boku. I wtedy uklękłam przed tym sakramentem i tak poczułam takie ciepło przeżywające całe moje ciało, gdzie no, w kościele nie było za ciepło, więc to na pewno nie wina kościoła. I wierzę, że właśnie to Duch Święty przyszedł właśnie do mnie wtedy i już od tamtego momentu, kiedy już wróciłam na swoje miejsce, chciało mi się cały czas skakać, śpiewać, wołać Ducha Świętego i to jest wspaniałe, jak Duch Święty działa w naszych sercach i naszym życiu, nawet jeśli nie możemy się skupić, więc chwała Panu. Chwała Panu. Dla mnie Duch Święty jest jedną osobą z Trójcy Świętej i dla mnie jest takim ciepłem w sercu objawiającym się, który po prostu mi daje taki pokój i taką radość ducha. I mam wrażenie, że jeżeli naprawdę jest u mnie źle, coś się dzieje i jest mi przykro czy coś takiego, to taki, jak się pomodlę, to czuję takiego Ducha Świętego i taką radość. A dla Ciebie, Justyna? To właśnie dla mnie jest takim przyjacielem, do którego mogę się zwrócić, tak samo jak do Jezusa i zawsze wiem, że jakoś tak mi łatwiej jest wołać Ducha Świętego niż prosić o coś na przykład Jezusa i nie wiem na przykład jak jest adoracja, to łatwiej jest mi powiedzieć przyjdź Duchu Święty niż przyjdź Panie Jezu, nie wiem, jakoś tak jest i zawsze jak wołam tego Ducha Świętego, to zawsze otrzymuję odpowiedź i otrzymuję łaski, więc chwała Panu, bo zawsze jak proszę, to otrzymuję, więc Duch Święty jest w naszych sercach. To może już zaczniemy od znaku krzyża. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Ciebie, przyjdź do każdej osoby, która tutaj przyszła na tego live'a albo będzie później oglądała go. Przyjdź z takim pokojem i daj jej to, czego najbardziej teraz potrzebuje. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Do wszelkich problemów technicznych przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty
z darami, o które prosimy nawet może kilka lat. I proszę Ciebie, żeby w końcu nadeszły te owoce naszej modlitwy. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Właśnie do osób zagubionych, które jeszcze nie do końca wiedzą, kto to w ogóle jest Duch Święty, i właśnie przyjdź i pokazuj im tą właściwą drogę do Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do każdej osoby, która ma jakiś ból fizyczny i odczuwa, może ją kolano boli, to albo, nie wiem, łokieć. Takie ciepło przed tym live'em czułam, więc może do kogoś właśnie przyjdzie uzdrowienie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Właśnie możecie pisać w komentarzach prośby do Ducha Świętego, a uwierzcie, na pewno będą wysłuchane. Możecie położyć rękę na swoim sercu i wczuć się w jej bicie, bo Duch Święty nas napełnia i po prostu z każdym biciem naszego serca uświadomimy sobie to, że On przy nas jest zawsze. Właśnie otwieraj nasze serca, Duchu Święty. Wchodź w nie, wylewaj na nie swoją miłość. Oczyszczaj je, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, z taką wielką motywacją do działania, żebyśmy mimo tego uśpienia na kilka miesięcy mieli po prostu rozwój osobisty i żebyśmy w wierze też się przybliżali do Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Do wszelkich problemów, zmartwień, wątpliwości, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Żebyśmy jak te świeczki rozpalani byli takim płomieniem dobroci i czynili dobro innym. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Właśnie od samego początku tej modlitwy spróbujemy tak maksymalnie się skupić na tej modlitwie, jakby to była nasza pierwsza modlitwa, i właśnie spróbujemy jak najbardziej się otworzyć na tą miłość i otworzyć się na dary, na łaski, na uzdrowienia. Po prostu wystarczy na to otworzyć, wystarczy zaufać, a dzieją się cuda. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych rodzin, żeby były członkowie naszych bliskich, znajomych i rodziny byli zdrowi i napełnieni właśnie Tobą. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Właśnie przyjdź, Duchu Święty, z darem proroctwa do nas wszystkich. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Może odczytamy Ewangelię z dzisiaj? Dobrze. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Właśnie. Jeśli coś nas poruszyło z tej Ewangelii, możemy pisać w komentarzu. Mnie osobiście poruszyło to, że jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. To jest wspaniałe, że wszystkie nasze prośby, wszystkie nasze błagania zostaną wysłuchane
zawsze przez Ducha Świętego i zostaną spełnione. Mnie to poruszyło właśnie, że nawet jeżeli byśmy się oddalili, ale wierzyli, że Jezus istnieje i Duch Święty po prostu przyjdzie do nas, to z taką wiarą możemy wszystko i spłyną na nas właśnie wszelkie łaski. I to jest takie, no, piękne. Duch Święty też jest dla mnie takim źródłem prawdy. Tutaj jest też zapisane w Ewangelii według świętego Jana 14, 16, 17. Zaprosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was i w was będzie. Właśnie Jezus zapowiedział swoim uczniom, a my też jesteśmy jego dalszymi pokoleniami uczniów, że przyjdzie inny Pocieszyciel i my nie możemy go zobaczyć ani po prostu fizycznie doświadczyć, ale jeżeli właśnie uwierzymy, to przyjdzie nawet w najprzykrzejszych po prostu dniach naszych, przyjdzie taki Pocieszyciel, który da nam właśnie spokój i taką nadzieję. Wysławiaj Pana godnie i chwal Króla wieków, aby znów odbudował Twój namiot z radością. Cześć! Przepraszam za opóźnienie, ale miałam problemy z aplikacją. Właśnie, jeśli nie wiemy, jak możemy mówić do Ducha Świętego, nie mamy pomysłu na modlitwę, to możemy posłużyć się modlitwą językami. Jest to modlitwa małych dzieci, które jeszcze nie umieją powiedzieć takiego normalnego słowa, normalnego zdania. Po prostu możemy zacząć w sumie tą modlitwę od zwykłego słowa Jezus, a dalej już pójdzie nam bardzo łatwo. Możemy właśnie zamknąć oczy, jeśli nie możemy się skupić, to możemy zamknąć oczy, otworzyć nasze serce, otworzyć nasze ręce i po prostu wołać do Ducha Świętego. Duchu Święty, tchnienie Ojca. To mogą być przypadkowe sylaby po prostu. A Jezus... Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Duchu Święty, Tyś mądrością niezmierzoną. Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam i prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec. Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia, kropli wody w duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia, kropli wody w duchu przyjdź. Pragniemy Cię, Duchu Święty, przychodź do naszych myśli, przychodź do naszych ust, abyśmy mówili Twoimi słowami, czuć naszych czynów, abyśmy czynili tak dokładnie, tak jak Ty tego chcesz. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Święty i oczyść nas z tego niepokoju, z tej pychy i stara się pogłębić naszą pokorę, nasz właśnie pokój wewnętrzny. Przyjdź do tego święty. Przyczuciem, że jesteśmy naprawdę kochani. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Ze zbawieniem do tych, którzy nie mogą właśnie w pełni Ciebie zaświadczyć. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Też ożywiaj nasze serca. Bez Ciebie tak naprawdę wszystko, co robimy, nie miałoby sensu. Ty nami kieruj. Przyjdź, Duchu Święty. Naszych relacji, abyś właśnie Ty był w nich obecny. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych planów na przyszłość, do wszystkich naszych przyjaciół, byśmy też szli właśnie tą wyznaczoną przez Ciebie drogą. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Do wszelkich nieporozumień, konfliktów, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, do tych osób, które wahają się nad tym, czy przyjść na tą transmisję. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do osób, którzy jeszcze Ciebie nie poznali. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Twoim serca. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, też do nas, jak do apostołów. Dzieje apostolskie właśnie mówią nam, że apostołowie bali się ludzi, dlatego schowali się właśnie w wieczerniku, ale Ty do nich przyszedłeś i dałeś im właśnie ten dar mowy, dar przemawiania, dar ewangelizowania. I to właśnie nie była taka normalna rozmowa. Ty Pani tutaj właśnie zesłałeś Ducha Świętego na nich, aby rozmawiali w ich języku. Wtedy był właśnie grecki takim językiem znanym na całym świecie. A Ty nie powiedziałeś właśnie idźcie i nauczajcie po grecku, tylko po języku każdego z nich i właśnie przez to, że oni tak mówili językami każdego z tych ludzi, to była też jedność, właśnie tworzyli tą rodzinę
i mogli naprawdę zrozumieć, co Ty chcesz im przekazać, Panie. Przyjdź do nas właśnie, abyśmy umieli tak ewangelizować. Przyjdź, Duchu Święty. Ty zaś, umiłowani, budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie. Spraw, abyśmy byli takimi narzędziami, które właśnie jednoczą innych, które potrafią właśnie jakoś ten pokój, tą Twoją miłość pokazywać i udostępniać. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, z taką, żebyśmy mogli pokazywać Ciebie, Jezusa i inną osobę. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź właśnie, Duchu Święty, do wszelkich zmartwień, lęków, do wszystkich naszych problemów. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do tego, do naszych decyzji, które podejmujemy w życiu, abyśmy właśnie zawsze w zgodności z Tobą je podejmowali. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Otwieramy na Ciebie, Duchu Święty, nasze serca. Ty zstępuj na nas, chcemy się właśnie zanurzyć całkowicie w Twojej obecności. Chcemy całkowicie doświadczyć tej Twojej miłości, tego ognia. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Ty zmieniasz serca, dlatego zapraszamy też, zmień nasze życie, zmień nasze podejście do świata. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Uczyń właśnie nasze serce takim godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych marzeń i celów i pomóż nam je zrealizować. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Wszelkich bólów fizycznych i psychicznych. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, z pocieszeniem. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Właśnie przyjdź, Duchu Święty, jak taki deszcz. Wylewaj na nas swoją łaskę, wylewaj na nas swoje dary. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Obdarz nas swoimi łaskami, obdarz nas swoim błogosławieństwem. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Osamotnionych, żeby poczuli Twoją obecność i poczuli, że mogą na Tobie polegać. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Nie pojęta łaska Jego wciąż dosięga nas. Gdy podnosi przemienia serca i uwalnia nas, niepojęta łaska.
dosięga nas, gdy podnosi, przemienia serca i upalnia nas. Prawda ta, On jest Ojcem sierot, opiekunem wdów, jest dobry Bóg. Dom swój daje wszystkim opuszczonym. Zsyła deszcz obfity na to, co spragnione i wyczerpane jest. Dobry jest dla biednych, własce swej nasz Bóg do nas uniżył się. Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga. On zna każde Twoje myśli, każdy Twój problem. On jest Tobą cały czas i wie dokładnie, kiedy i w jakim momencie, jak się czujesz. Po prostu Mu zaufaj i otwórz się na to, że On tutaj jest i On Cię wysłuchuje, a będą działy się cuda i będą działy się niezwykłe rzeczy. Święty z mądrością, przyjdź Duchu Święty. Do naszych myśli, przyjdź Duchu Święty. Chcemy doznać Twojej łaski, Duchu Święty, Twojego ciepła i Twojego serca. Przyjdź, Duchu Święty.
do naszych dusz. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Spraw też, Duchu Święty, abyśmy nie lękali się ciemności. Ty właśnie wypełni nas też taką odwagą, abyśmy właśnie walczyli z wrogiem i abyśmy my nieśli takie światło Twoje. Przyjdź, Duchu Święty, i spraw, abyśmy stali się Twoimi wojownikami. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Właśnie spróbujmy tak maksymalnie się skupić na tym, że On tutaj jest i że właśnie w tym momencie dzieją się cuda. Może nic nie czujemy, może nic tak naprawdę się nie dzieje, to dzieją się cuda, ponieważ Duch Święty jest cały czas od samego początku Twojego życia i będzie to ze sobą do końca Twojego życia. Amen. Dotykaj też, Duchu Święty, naszych oczu, naszego serca, naszej głowy, abyśmy też właśnie myśli mieli takie czyste i abyśmy właśnie dobrze postrzegali świat. Przyjdź, Duchu Święty, też do naszych ust, abyśmy właśnie wypowiadali Twoje słowa, byśmy nie oczerniali innych, tylko mówili z miłością. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je, Panie, niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je, Panie, niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je, Panie, niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Właśnie ogarnij nas, Duchu Święty. I teraz otwieramy swoje serca przed Tobą. Chcemy, abyś Ty w nim zagościł. Chcemy czuć Twoją obecność, wlewaj się na nas, czuć Twoje ogromne ciepło, Twoje ogromne łaski. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Kiedy z wiarą i nadzieją, że będzie lepiej i że zmienisz dla nas cuda, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Thank you.
tekstura dością i ze świadomością, że jesteśmy dziećmi samego Boga, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Przyjdź, Duchu Święty. Do osób, które czują się samotne, przyjdź do Duchu Świętego. Przyjdź do Duchu Świętego. Bezgranicznym zaufaniem do Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, do naszego życia. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, do każdego dnia. Bądź z nami w każdym dniu, w każdym naszym czynie, w każdym naszym jakimś pomyśle, w każdym dniu, nawet jeśli czujemy się odrzuceni przez naszych przyjaciół, to przyjdź, Duchu Święty, właśnie z takim przeczuciem, że mamy Ciebie, że mamy Jezusa, że mamy obrońcę za najwyższego. I przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i siej tu jasność. Niech nasza ciemność będzie przez Ciebie zniszczona. Ty chcesz, abyśmy byli właśnie Twoimi rycerzami. Ty chcesz, abyśmy byli właśnie całkowicie czyści, dlatego też dotykaj tych naszych ciężkich miejsc i uzdrawiaj je i czyni nas silniejszymi. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Jezusa, Jezusa.
Duchu Święty, z tym, abyśmy nie bali się pomagać, nie bali się właśnie też otrzymywać pomocy. Spraw, abyśmy byli właśnie silniejsi i właśnie mężniejsi też w wierze. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. Młodzieńci wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Amen. Amen. Jezu, że zesłałeś na nas Ducha Świętego i każdego z osobna nas kochasz jak najmocniej i dla nas dajesz osobno te dary. Nie jesteśmy dla Ciebie ogółem, tylko każdy jest Twoim dzieckiem. I dziękujemy, że objawiasz nam się dzięki Duchowi Świętemu, który po prostu nas daje nam spokój i dziękuję Ci za to. Dziękujemy Ci. Chcemy też, Duchu Święty, aby Twoje działania były widoczne, abyśmy umieli rozpoznawać Twoje dzieła. Przyjdź, Duchu Święty. Naszych rodzin. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Chcemy, Duchu Święty, aby w naszych sercach też działy się nowe rzeczy, jak Ty apostołów właśnie umocniłeś, tak sprawiłeś, że ich nastawienie się totalnie zmieniło, że już nie bali się innych ludzi, że mówili ich językiem. Też często, jak do Polski przyjeżdżają jakieś właśnie znane osoby, jesteśmy ciekawi, czy powiedzą coś właśnie w języku polskim, jeśli są z zagranicy. I jeśli coś powiedzą, to wtedy twierdzimy, wow, fajnie, zależy mu na nas, podejmuje ten trud właśnie nauki uczenia się naszego języka i właśnie to jest niesamowite, że dla nas się specjalnie czegoś nauczył. Tak właśnie Jezus też, znaczy Duch Święty przyszedł do apostołów i dał im właśnie taki dar przemawiania w językach tych ludzi. Im było łatwiej i dlatego prosimy Cię, Panie, też, abyśmy docierali do niektórych i właśnie zsyłaj na nas swego Ducha, który będzie nam ułatwiał właśnie porozumiewanie się z innymi i tworzenie jedności. Przyjdź, Duchu Święty. Byśmy właśnie mieli taką umiejętność ewangelizowania i nawracania innych. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i spraw, abyśmy kierowali się odpowiednimi wartościami, dobrymi wartościami. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Thank you.
abyśmy potrafili przyjmować Twoje łaski i przyjść Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty do tych też ciężkich chwil i zasiej w nas nadzieję. Spraw, abyśmy potrafili odnaleźć dobro w małych rzeczach. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty z taką zachętą, żebyśmy prosili Ciebie o więcej, żebyśmy po prostu spędzali jak najwięcej czasu. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha Mego i będą prorokowali. Przyjdź Duchu Święty w lekkim powiewie. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie. W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. Przychodź. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Przychodzisz do mnie nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą, duszę mą, duszę mą, duszę mą. Przychodź Duchu Święty też do tych pogubionych, którzy są może daleko od Ciebie, którym ciężko jest w Ciebie uwierzyć. Przychodź Duchu Święty i modlimy się też za nich, by właśnie doświadczyli Twojej łaski i mieli świadomość, że wszystko co dobre pochodzi od Ciebie. Przyjdź Duchu Święty. Pozwól nam, Duchu Święty, dostrzegać Ciebie w najmniejszych nawet rzeczach. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, też do słów, które zaraz przeczytamy do dzisiejszej Ewangelii. Przyjdź, Duchu Święty. Aha, dobra, bo teraz zobaczyłam, że czytałyście już Ewangelię, okej. To przyjdź Duchu Święty i spraw, aby te słowa właśnie w nas zostały, aby się w nas rozwijało Twoje słowo i aby ta chęć czytania Pisma Świętego wzrastała, chęć poznawania Ciebie przez Pismo Święte. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Dobra, to możemy jeszcze raz sobie przeczytać tę Ewangelię. Właśnie dla osób, które teraz przyszły, to możemy jeszcze raz. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza,
a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Panie, Ty mówisz, że tutaj spragnieni mogą do Ciebie przyjść. Właśnie my teraz jesteśmy tymi ludźmi, którzy Ciebie potrzebują. Potrzebujemy Twojej miłości, potrzebujemy Twojej opieki. Dlatego wylewaj na nas swojego ducha i spraw, abyśmy już nie czuli właśnie kompleksów, aby wszystkie te nasze złe myśli odeszły w Twoje imię. Ty przychodź z spokojem, z jasnością i z miłością. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Do naszych wyborów. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Okej, okay, myślę, że możemy przejść do dziesiątki z różańca. No. Dobrze. To może Ania, powiedz Ojcze Nasz i pierwszą część Zdrowaś Maryjo, Ty jesteś, a możesz mówić tą drugą część. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Święta Maryjo, Matko. To mówię z Tyś. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę Zdrowaś śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, było na teraz początku. I zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dobrze, więc teraz jeszcze pomodlimy się modlitwą wojska, więc ja ją mogę poprowadzić. Teraz jeszcze łączymy się z Wami teraz rączkami tutaj przez kamerki na odległość. Więc tak. Panie Jezu, w pokorze i posłuszeństwie Twojej świętej woli pragnę podjąć wraz z moimi braćmi i siostrami dzieło Wojsko Gedeona. Jeżeli pochodzi ono z Twojego natchnienia i inspiracji, to pobłogosław każdy kolejny krok prowadzący do jego pełnego urzeczywistnienia. Pokonaj każdą przeciwność i daj nam swojego ducha. Proszę Cię o to przez ręce Twojej Matki Maryi i wszystkich świętych. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. To dziękujemy Wam bardzo za tą modlitwę. Dziewczynki, macie jakieś świadectwo? Właśnie ja mam chyba, ponieważ przed live'em było mi strasznie zimno. W sensie naprawdę było mi zimno i zastanawiałam się, czy założyć tą koszulkę, czy jednak może na to jednak bluzę. Ale tak stwierdziłam, że dobra, zostanę w tej koszulce i tak jakoś do połowy tego live'a było mi strasznie zimno i tak się zastanawiałam, że kurde, nie mogę się skupić ani nic. A jakoś tak już, jak była chyba już trzecia piosenka, albo jak nie wiem, który dnia to był momencie, ale zaczęło mi się być tak strasznie gorąco i na sercu, i wszędzie, i teraz jest mi ciepło, więc chwała Panu za to. O, Panu. Ja też z tej modlitwy powiem Wam, że jak modliłam się właśnie modlitwą wojska i tak wyciągnęłam ręce, to właśnie poczułam jakby taki lekki powiew i mówię, w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie, więc może to właśnie Duch Święty i tak, i wierzę, że to właśnie Pan Jezus, więc jeszcze, Ania, masz coś? Podczas modlitwy tak zaczął mnie boleć obojczyk, nie wiem, nigdy tak nie miałam, więc może do kogoś przyjdzie, ale na serio, tak coś mnie zaczęło ubierać, więc może ktoś ma złamany albo coś mu się stało, więc możecie potem napisać czy coś takiego. Tak, Pan Jezus uzdrawia, więc możemy się też pomodlić za Wasze wszystkie kończyny i obojczyki. Więc przyjdź Duchu Święty właśnie do tych wszystkich osób, którym dolegają te problemy. Przyjdź Duchu Święty. Dobrze, to dziękujemy Wam za tą super godzinkę. Mam nadzieję, że właśnie spędziliście ją z Duchem Świętym. Teraz też zaproście Go do snu i tak. Lecimy chyba. Dobrego, Dziękujemy. dobrej nocy z Bogiem, papa i z Duchem Świętym.